cześć wam, witam was wszystkich. Zapraszam was na moją kolejną wyprawę. Tym razem udamy się do Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Jestem teraz za miejscowością Czuczyce, a tu płynie za mną Ucherka. Pójdę wzdłuż tej rzeki, w tamtą stronę, do tego lasu. A później będę się kierował, no cóż, to nie będzie jeden azymut, można tak powiedzieć. Tylko będę po prostu podróżował tak, aby iść lasem. To jest dość wąski las i po prostu leci najpierw tak, a później skręca w lewo. I tak też będę szedł i wyjdę w miejscowości Chudcze za Sawinem. Ta podróż zajmie mi może... No, dzisiaj jest w sumie już koniec dnia, także muszę się spieszyć i autobus rozbijać. Ta podróż mi zajmie jutrzejszy dzień, czyli sobotę i pewnie jeszcze troszkę niedzieli, na pewno. Czyli dwie nocki spędzę w lesie. Mam ze sobą trochę sprzętu. Ten sprzęt, co wam mogę powiedzieć, nie? To, co tu wziąłem, to jest, wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry zestaw. Bardzo tani zestaw i no i kurde, no na zimę jest sam raz. Mam ze sobą spodnie, które wezmę pod spód, pod te, jak one się nazywają, bojówki czy coś. I na noc już będę się przygotowywał powoli. Jeszcze jedna rzecz, mam tutaj pod spodem, kos leży właśnie na tym, dobry, duży kawałek kory znalazłem tutaj z drzewa. Obłupałem, bo takie spróchniałe drzewo, będę na tym spał, w ogóle będzie mi izolować od podłoża. Tutaj jak widzicie koło Ucherki jest wysoka trawa, trochę trzciny i tak dalej. Też wydaje mi się, że trochę tego nazbieram, żeby sobie odizolować się od podłoża. A co będzie mnie zabezpieczało od żywiołu powietrza, można powiedzieć? Od wiatru? No mam tu taki jeden mały patent. No i cóż, pogadamy później o tym wszystkim. Ja się zbieram. Patrzcie, jaka ogromna huba. W życiu takiej nie widziałem. Jakbym nie musiał iść dalej, to bym zrobił pod nią schronienie. Patrzcie, tu następna, tam jeszcze dwie. Tak jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo śladów aktywności bobrów. Praktycznie każde drzewo wzdłuż Ucherki, bynajmniej na tym odcinku, jest tu chyba 30 drzew i każde ma właśnie w ten sposób podcięty konar. I powiem wam tylko tyle, widocznie ten bóbr nie mógł chyba się zdecydować, który ściąć. Właśnie to jest moja ten kawałek, który zdjąłem właśnie z tamtych drzew. A to jest ostatnia łatka na tej białej plamie, trzciny łatka. I właśnie muszę to teraz wykorzystać. Wezmę sobie właśnie tą trzcinę trochę na kosze, położę sobie na tą korę, wezmę pod pachę i tam za mną widzę w sumie, to jest las liściasty. Tutaj z daleka widać, że to są drzewa właśnie liściaste, ale o ten właśnie skraweczek widać tam iglaki. Właśnie tam się będę kierował. Wydaje mi się, że tam łatwiej będzie mi rozpalić po prostu ognisko. Powinienem coś tam znaleźć na rozpałkę, podpałkę. Tutaj mam przecież właśnie z tej trzciny, z tych czubków wezmę. I tak to mniej więcej będzie wyglądać. Także tnę i uciekam w las. Jeszcze z jedna garść, będzie fajne łóżko. Proszę spójrzcie tutaj, to jest lisia nora. Zaraz tuż pod lasem, można wywnioskować po śladach, widać, że takie psiowate ślady.
małe, chociaż trochę przysypane. Mogłyby być też królika. Dokładnie ich nie widać tutaj, ale to nie są na pewno królika ślady, bo królik robi takie ślady, jeżeli biegnie, a jak siedzi, to takie. I widzicie, a to jest normalny chód lisa. Jedna łapa za drugą do nory. Tutaj następna ścieżka, tam następna. Czyli migrował sobie, chodził dzisiaj po... I był... I z powrotem, wrócił z powrotem do nory, bo to jest chyba najświeższy ślad. Jeżeli chcemy się nauczyć rozpoznawania śladów, to po prostu znajdujemy ślady. Zima jest bardzo dobrą porą na takie coś. Robimy fotkę, a później w necie robimy research, tak zwany. No, czyli sprawdzamy co i jak, gdzie. No właśnie, tak to wygląda. Ciekawe, czy skurczybyk siedzi w środku. No nic, idziemy dalej. Dobra, to jest moje schronienie. Znaczy, będzie moje schronienie tutaj, w tym miejscu. Tutaj już mój materac, tak zwany. Znaczy, można tak powiedzieć, że to jest materac. Trochę wąziutki, no ale taki musi być. Taki jest, taki mam i z tego się cieszę, bo to naprawdę jest dar losu, ta kora, ta trzcina i to wszystko. Śnieg trochę poodgarniałem, walnę sobie tutaj zaraz poprzeczkę i rozłożę nad nią koc ratunkowy z folią zwykłą, chronienie, za niewielkie pieniądze, na zimę nawet. No i co, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Popatrzcie co jeszcze mi los darował. Tara! Także kierując się nosem w te właśnie senki, miałem rację po prostu. To jest właśnie to. To jest to, co ratuje mi życie. Bo tak naprawdę budowa schronienia zajmie mi jakieś może jeszcze 15 minut, tak żeby było tip-top. I co, ogień już mam. Znaczy ogień. Paliwo do ognia już mam. Także wszystko mam w sumie na miejscu, no. Później jakieś tam małe upgrade'y, ulepszenia i będzie czasy, mam nadzieję, bo to jest moja pierwsza noc w lesie, w dziczy, w zimie. Także wrócę do was, jak już będzie wszystko gotowe, ognisko rozpalone, a później może z rana w ogóle wam to pokażę dokładniej. No. Nie, jeszcze jest nieskończony mój obóz. Muszę te wloty, wyloty czymś przyblokować, ściankę refleksyjną zrobić i cóż jeszcze, chyba tylko tyle. Także na razie się relaksuję przy ognisku i zaraz to wykonam. Jeszcze mam czas. W sumie będę robił sobie coś na żołądek. Nie mam żadnego jedzenia w tradycyjnym słowa tego znaczeniu. To jest po prostu jakaś odżywka. Tam poczytałem coś tam trochę, dużo węglowodanych, witamin i tak dalej. O co chodzi w ogóle z tym wszystkim? Chodzi mi o to, bo ludzki organizm mniej więcej jest jak ognisko. Trzeba paliwa, tlenu i zapłonu, żeby powstało ciepło, tak? No i w ludzkim organizmie jest tak samo, nie? Mamy tlen, oddychamy. Zapłon, no zapłon w sumie mamy, bo przez chemiczny zapłon można powiedzieć, nie? Kwas żołądkowy i tak dalej. No a paliwo, no paliwo, jedzenie. No i właśnie na noc, by utrzymać, by pomóc mojemu ciału utrzymać temperaturę, właśnie sobie zastrzyk takiego czegoś w ogóle walnę, spożyję. I zobaczymy, nie? Jak to będzie. W ogóle pierwszy raz to jem. Już mam wodę zagotowaną. Czyli wezmę sobie... Czekajcie. O, właśnie. Mam właśnie kawałek folii wziąłem, kilka razy złożyłem, po to, żeby właśnie przykrywać i szybciej gotować wodę. Dobra, teraz ja będę sobie spożywał.
ognisko niech się na razie pali. Ściankę reflekcyjną zrobiłem. Sami zobaczycie. O, właśnie tak wygląda. No, teraz będę... Czas na posiłek. No i zaraz będę tu się układał pod moim kocykiem. Tym kocykiem właśnie, który był też za plecak. Tutaj mam właśnie trzcinę. Pod spodem jest ta płatkory. Zrobię z tego kocyka taki śpiwór. Mam takie dwie spinki, którymi zepnę dół. No zobaczymy. A właśnie, jeszcze jedna sprawa. Mam termometr ze sobą. Jest tutaj. Widzicie chyba, nie? Sprawdźmy, jaka jest temperatura na dworze. Na dworze jest minus 7 stopni. Proszę bardzo. No mniej więcej to coś tam, O, widać. Jest minus 7 stopni. Zaraz wejdę z uszczelnię. Mój ten prowizoryczny namiocik, czy coś w tym stylu. Jak to nazwać, to ja nie wiem. Moje schronienie uszczelnię, czyli wezmę, położę się w kocyku, wszystko elegancko i do ognia podłożę. No i też tam zmierzę temperaturę, żeby wam pokazać, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy to w ogóle zdaje egzamin. Dobra, ludziska, siedzę w moim schronieniu, jest git, mam małe rozdarcie na górze. Kurde, wiedziałem, żeby to zrobić inaczej troszkę. No ale nic, później wytłumaczę wam, o co chodzi. Kurde, zawsze mówię, że później wam wytłumaczę, w sumie mogę wam teraz wytłumaczyć. Bo jestem w sumie zmęczony i chciałbym się położyć spać. Póki jeszcze ognisko płonie, póki mam tu bardzo, bardzo ciepło, bo jest tutaj koło 10 stopni. Zaraz jeszcze raz sprawdzę, kamera mi ucieka. Kurde, mam nadzieję, że mnie widzicie. Tak świruję, próbuję. O. 10 stopni, równiutko 10 stopni. Także, o kurde. No, naprawię chyba to rozdarcie, bo tu wieje mi z tego rozdarcia, raczej wyciąga po prostu ciepło stąd, jest dość duże, także zaraz to naprawię, bo mam taśmę, odkleiłem właśnie folię z kosem, także odkleję kawałek taśmy i przykleję na to rozdarcie. Mam nadzieję, że da się to w ogóle zrobić bez wychodzenia z kocu. O, by było fajnie, w ogóle ze schronienia tego znaczy. Bo ciężko się tu wgramolić, bo jest trochę tak mało miejsca, tak jakby, także, no nic. Sklejam, idę spać i do zobaczenia za pewnie jakieś, Boże, daj chociaż 3 godziny. Hej, jest 12 w nocy, w pół do pierwszej. Musiałem wyjść za potrzebą i postanowiłem od razu rozpalić ognisko. Ale nie uwierzycie dosłownie, co się stało, nie? Normalnie żaba wyskoczyła mi z ogniska, rozumiecie? Żaba wyskoczyła mi z ogniska. Ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Widocznie musiała być gdzieś tutaj zakopana i sobie wegetowała przez zimę. No, ale niestety... Ja ją obudziłem niechcący. Patrzcie, jest. O, chyba już nie ma energii. Tak mi się wydaje. Po prostu powoli zamarza. Bo płazy jakby nie było. O, widzicie? Są zmiennocieplne, nie? Tak, czyli ona chyba zaraz zamarzi, nie? A może się zaraz rozgrzeje, kto wie.